Odblaskowe ludziki ostrzegają kierowców przy przejściach dla pieszych w Bytomiu. Na razie zamontowano 4, po 2 na przejściach dla pieszych przy ulicach Wyzwolenia i Świętochłowickiej. Przy tej drugiej ulicy znajduje się miejskie przedszkole. Bardzo jest niebezpieczne przejście. Ostatnio miałem taką sytuację, że było tutaj różnie, bo pan mi się zatrzymał w ostatnim momencie, zanim jechał ciężarowy samochód. I było bardzo niebezpieczne. Pomysł całkiem w porządku. Oczywiście lepiej, jakby samo przejście dla pieszych było lepiej doświetlone. Natomiast generalnie uważam, że trochę zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Nie zauważałem, aczkolwiek wyglądają dobrze. Mogą wpłynąć na bezpieczeństwo? Jeżeli są odblaskowe w jakiś sposób, na pewno. Już w lecie ubiegłego roku takie odblaski testowały miejskie służby przy ulicy Wojciechowskiego w Stroszku. To nie koniec instalacji, bo wkrótce mają pojawić się kolejne ludziki. Zostaną zamontowane przy 8 przejściach dla pieszych, między innymi przy ulicach Tysiąclecia, Armii Krajowej czy Orzegowskiej. Przede wszystkim są to miejsca, na które zwracali uwagę mieszkańcy. Są to głównie miejsca przy szkołach podstawowych, przy przedszkolach, ale też przy takich miejscach, gdzie dochodziło do różnych zdarzeń drogowych. Dlatego też już kilka z nich zamontowaliśmy, między innymi w takich dzielnicach jak Łagiewniki, Stroszek, Sząbierki. Koszt zakupu i dostawy 20 odblaskowych ludzików to niespełna 25 tysięcy złotych.